Niedawno graliśmy sobie w gierkę, w której musieliśmy pchać głaz na szczyt góry. Wkurzyłem się i przestałem w to grać, bo denerwują mnie takie gry. Ale przyznam wam szczerze, że z drugiej strony też czuję satysfakcję, jeżeli uda mi się coś przejść i lubię się w ten sposób terroryzować. Dlatego w dzisiejszym odcinku zagramy w gierkę, która nazywa się Only Up 2. Oczywiście łapka w górę i subskrypcja, widzowie, jak chcecie więcej takich odcinków. Mam pomysł w głowie, żeby zrobić taki odcinek, w którym będę grać tylko i wyłącznie w gry, które mnie denerwują. Czyli zbiorę jakiś taki zbiór gier, które mnie denerwują i gram w jakąś grę, póki mnie nie zdenerwuje. Czyli odcinek będzie trwał gdzieś 30 sekund, bo ja szybko się zdenerwuję. Ale dobra, nie przedłużajmy, lecimy. Only Up 2, graj. Odpalamy gierkę. Okej. O, trawa się wczytała, jak miło, ty. O, mamy tu licznik, to nam liczy sekundy, ile my już gramy w tą grę. No to zobaczymy. Jak ja tutaj spadnę, następnym razem zobaczymy, ile to będzie sekund. Pewnie jakieś, jak teraz jest ile? 12, 13 sekund? No to gdzieś tam będzie 60 sekund, to już pewnie tam wrócę z powrotem. Dobra, no nieważne. Lecimy sobie schodkami tutaj do góry, bo chyba tutaj gdzieś jakoś trzeba tak iść. Dobra, nie wiem gdzie, teraz tutaj, okej, dobra, lecimy w takim razie tu, wspinamy się do góry. I widzicie, musimy się wspinać po takich rzeczach i... O kurczę. No i tam na górę trzeba jakoś wyjść, nie? Jak my to zrobimy, to szczerze mówiąc nie wiem. Mam nadzieję, że się tam dostaniemy raczej szybciej niż później, ale pewności nie mam, czy to nam się uda. Dobra, tu wychodzimy na tą deskę, okej, dobra, dobra, teraz tak najważniejsze, żeby nie spaść, żeby nie spaść, żeby nie spaść, tylko dobra, tu. Tutaj już dalej, więc trzeba chyba ze sprintem, o! A, trzymaj się, o, dobra, 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 git. Łóżko, łóżko, dobra, pyk. Wow! Dobra, nie wiedziałem, że łóżko mnie tak wybija. Okej, teraz tutaj. Co to jest? Okej, dobra, dobra, to jest jakaś winda. Dobra, tu zeskakujemy na dół. Dobra, doskoczyłem. Okej, póki co nie jest ciężko. No nie wiem, czy powinienem sprintować. Boję się, że jak będę sprintować, to... O, dobra, eś! O, dobra, jest, jest, jest. Ej, to widzicie te miasto w tle? Co jest grane? Jak to wygląda fajnie, jakby tam faktycznie była jakaś taka cywilizacja, a ja tutaj na jakimś wysypisku śmieci jestem. O nie, jakaś rura teraz. O dobra, no i tutaj widzowie na pewno spadamy na dół. Ile tam jest sekund już? Nawet nie widzę, bo to jest zbyt nisko. Ja na pewno zaraz spadnę, dobra. Hop. Okej. Ciekaw jestem, że tu są jakieś takie rzeczy, co mogą mnie jakby strollować, że wiecie, że ja stanę sobie na czymś i się okaże, że to na przykład nie jest stabilne i spadnę na dół. Okej. O! Nie! 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 O, i się zaczynają schody, no dobra. No to jesteśmy od początku, od zera. Która sekunda? Kurczę, 130. Dwie minuty gramy, a ja zaczynam od nowa. I jestem ciekaw, ile razy ja tak spadnę jeszcze na dół, nie? Ten początek nie jest ciężki, więc możemy go póki co spokojnie nie przechodzić. Powiem wam szczerze, że sterowanie tą postacią nie jest do końca wygodne. Bo to jest takie... No właśnie, to jest to, że ja kliknąłem spad... Wow, ja mogę spełnione tempo włączyć? Pyk, pyk, pyk. Pum. O, mogę kucnąć też. Dobra, ja nie wiedziałem, że ja tu takie rzeczy mogę. Dobra, co jeszcze mogę? Wydaje mi się, że to jest... Wow, mogę obrócić jeszcze kamerę z lewej na prawą. Dobra, ale wolę chyba tak. Okej, dobra, wychodzimy wyżej, 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 wyżej. Dobra, tutaj. No już ile mamy sekund? 185, nie? No ja jestem na początku. Fajnie. Jejku, ta postać tak dziwnie się rusza, że się strasznie ciężko steruje. No ale dobra. Jest taka jedna gierka, widzowie, w którą również będziemy musieli zagrać. Nazywa się Getting Over It. To jest taki gościu, co siedzi w takim dzbanie i po prostu ma tylko młot, za pomocą którego musicie wspinać do góry. To też jest bardzo nerwująca gra. Dobra, 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 żebym nie spadł. Znowu te rury. Dobra, proszę, żeby mi się teraz udało przejść te rury. Teraz na spokojnie. Aj, czy ja mogę? Czy jak ja będę kucać? Nie, to chyba nie będzie to bardziej stabilne, tak mi się wydaje. A może to jest bardziej stabilne? Może to być bardziej stabilne. Okej, okay, i teraz trzeba se kucnąć. Oj, teraz, i to jest dobry pomysł, bo teraz jesteśmy bardziej skupieni na tym i będę w stanie o wiele lepiej tutaj wykręcić. O właśnie, o to chodziło. Dobra, nie! O, ty kurde, ale mnie wystraszył. Dobra, tak, tak, teraz beczki. Okej, okay. Wespij się, dobra, tu, teraz. O, nie! Kurde! No i dobra, i od nowa, i która to? 301 sekunda. Super. Już mi jest słabo, jak to gram, nie? A jak ja sam myślę o tym, że powinniśmy na górę dotrzeć, to jest masakra. Ale widzowie, może kiedyś, jakby na odcinku, wątpię, żeby to mi się udało, bo to będzie trwało naprawdę godziny. Albo i dni. Może kiedyś live'a odpalimy, żeby przechodzić takie rzeczy. Ja bym w sumie bardzo chętnie coś takiego zrobił, bo wtedy byłyby jakieś większe emocje na live'ie. To by było ciekawe. Dobra, pyk. Dobra, jesteśmy tu. Dobra, tu! Dobra, trzymaj się, dobra, jest git, git, jest git, jest git. Dobra, teraz tu, odbicie od łóżka. Okej, dobra, let's go. Jest dobrze, jest dobrze. Tu skoczymy na to. Dobra, jest git. No nie, no do tego fragmentu to już dobrze mi to idzie, dobrze mi to idzie, troszkę się na tym znam. Ale później się zaczynają schody. Te rury mnie najbardziej denerwują, bo one są wąskie. No i to jest właśnie, to jest najcięższe w nich. Dobra, tu, tutaj, dobra, git, git, git. Ojej, 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 ojej.
Ale to jest stresujące. Dobra, tutaj idziemy na kucaka, bo tutaj jest za dużo zakrętów. Dobra. 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 O kurczę, dobra. Jest git, jest git. I gdzie mam teraz iść? Nie, muszę iść tu do przodu. Dobra, pyk, pyk. Yes, let's go! Let's go! Dobra, łatwo. Teraz to przechodzimy sobie na spokojnie. Jak ja teraz spadnę, to po prostu idę płakać, widzowie. Dobra, co my tutaj mamy nowego? Uwaga, uwaga, uwaga. Gdzie ja teraz muszę iść? Halo! A, dobra, tu. Dobra, kontenery, to jest to. To będzie łatwe, myślę, bo kontenery są spore. Ujejku, później są jakieś tory. No dobra, damy radę, damy radę. Chociaż to powinno być z czasem coraz trudniejsze, tak mi się wydaje, nie? Albo coraz łatwiejsze, bo jakby było coraz trudniejsze, to ja bym się chyba popłakał. Dobra, tu. Ale ty kurde! Bo to jest tak, bo to tak jest, że ja się za bardzo się rozgadam, mniej się skupię. No i od nowa. Jesteśmy tu znowu. Dobra, let's go, kontenery, jeszcze raz. Damy radę, teraz damy radę. Czemu ja tu odpadłem? Właśnie, ja nawet nie pamiętam, no, co mi tutaj nie poszło. Co tu nie zagrało? Już nie pamiętam. A, ja chyba na tamten kontener nie skoczyłem, tutaj chyba, nie? Dobra, teraz już jest git. To trzeba po prostu z większym respektem podejść do tych kontenerów. Dobra, a i teraz tam, bo myślę, że tam na tamten kontener. Okej, okay. Let's go! O! Dobra! O! Tory są o dziwo nawet proste, szczerze mówiąc, bo... Ty kurde... O, dobra. Okej, mamy teraz jakieś pociągi. Dobra, jest git. Pewnie przenikam przez te tory, co? Tak to pewnie działa. Dobra, tutaj. O kurde, to będzie dobre. Gdzie ja tu mogę spać? Dobra, co szczęście jest jakiś w miarę checkpoint. Kurde! Jimmy! Nazwę go Jimmy, tego ziomeczka, którym ja steruję. Dobra, jak ja to mam teraz przejść? Okej, okay, jesteśmy na szczycie. Dobra, i teraz. Ta gra jest pobugowana i ja mam farta po prostu. Wiecie? Okej, let's go! Lecimy dalej! Nie wiem gdzie teraz i... To był błąd! O kurde! Nie! Siemano, witam was w kolejnym odcinku. Nie pytaj się dlaczego 700 ponad sekund już jestem w grze. Tak naprawdę stałem na awku, na spawnie i w ogóle nie grałem. Pamiętajcie widzowie, z każdym błędem jesteśmy bogatsi o doświadczenie. Jesteśmy bogatsi o nowe umiejętności. Jesteśmy bogatsi o wiedzę. Pamiętajcie, z każdym momentem też mi się coraz mniej chce żyć, jak gram w tą grę, ale teraz tory lubię. Dobra, znowu te pociągi. Ja powiem wam szczerze, za pierwszym razem przyszedłem je na farcie, nie wiem jak to się udało. Albo to jest po prostu pobugowane i mi się to tak udało łatwo, albo nie wiem. Dobra, let's go! Puch, chwytaj się pociągu, dobra, teraz wyżej, let's go. Dobra, dzień dobry. Dobra, stańmy sobie tu na środku, żeby mieć większą szansę, że trafimy. Dobra, i teraz... I let's go! Dobrze, chwytaj się góry. Co ty robisz? O kurde, jakby on spadł. Dobra, tu. I puu, let's go! Jasne, Jimmy! Dawaj, let's go, Jimmy! Let's... Let's go! O, ty kurde... Dobra, musimy się wycofać. Zrobić krok w tył, żeby zrobić krok w przód. Tak! Let's go! Skok tu, teraz do góry. Dobra, świetnie. Ja! O kurczę, tu Jimmy, mnie nie stresuj! O! Dobra. Świetnie, Jimmy, jesteś super. Dobra, i teraz tak, stajemy sobie na końcu tego pociągu. Super. Jedziemy i poszli! Dobra, super, jejku, Jimmy, jaki ty miałeś impact w tym skoku. Dobra, tu, let's go! Czy ten pociąg jeździ? Ha, jeździ. Okej. A gdzie my teraz mamy? A tam chyba. Okej. Teraz Jimmy. O kurde. Dobra, super. Pyk, teraz tu. Trzymaj się tego. Dobra, teraz łóżko. Pyk. Dobra, teraz drugie łóżko. Uwaga. Pyk. Ta jest Jimmy. Dobra. Let's go. Jajku, jak my tak daleko jeszcze nie byli. Proszę, żeby tu był gdzieś jakiś checkpoint. Żeby ta gra posiadała takie miłe...
że checkpointy. Dobra, to jest taka pajęczyna, że aż ciężko jest z tego spaść, więc tyle dobrze. Dobra, wychodzimy, wyjdźmy tu. Dobra, gdzie teraz? No i są my na dole tak naprawdę. Niewiele mi to dało, aczkolwiek czekaj. Tu, teraz jakby mi się tak udało. Pyk, dobra, świetnie. Teraz lecimy tutaj, dobra. Nie no, dobra, jest dobrze, tylko trochę to jest labirynt, trochę tak. Bo ten poziom fajny, ten poziom naprawdę git. Sympatyczny, tym bardziej, że ciężko jest tutaj spać, a jak już spadniesz, to jest duża szansa na to, że nie na sam dół. Dobra, jest git, gdzie teraz? Dobra, tam, na cysterny. Let's go, dobra, tak wysoko to my jeszcze nie byliśmy. Jak ja teraz już nie spadnę ani razu, to będzie super, a jak spadnę, to się popłaczę. O ty kurczę, z tej cysterny mi tu nawet nie schodź. Dobra, trzymaj się, dobra, powoli, dobra, tu. Okej, mamy znowu jakiś budynek. Jimmy, ty śmieciu. Dobra, Jimmy masz farta, ale Jimmy, ty jesteś kurde Tak, no, jednym sprincie. Pyk. I teraz wszyscy... No, teraz już nie zdążymy. Dobra, tak i... Dobra, super, dobra, jesteśmy znowu tutaj. Zaraz będziemy mieli znowu do przejścia. Ej, ale co ty wyprawiasz tym Jimmy'm? Aha! Nie, ja nie będę w to grał.